witajcie w kolejnym dniu. Ja za chwilę zbieram się i lekcję perkusji, bo ja mam perkusję. Ale powiem wam, wczoraj byłam wnet. Przepatrzcie, czy są jeszcze właśnie te tureckie przysmaki. No niestety ich już nie ma. To było, było ostatnie pakowanie, ale powiem wam, jak jeszcze się pojawi za jakiś czas, na pewno będę na to polować. A tutaj to jest ten prezent dla siostry, ale powiem wam, tu dopakowałam jeszcze żelki ukraińskie. Nie wiem, czy pamiętacie, które testowaliśmy. Powiem wam tu dalej, jak ten prezent się otwiera. Taki ma piękny zapach. Pokażę wam, jaki mniej więcej wchodzi. Takie kupiłam. Powiem wam, no to jest rewelacja, ale tak jak mówię, dalej się otwiera to pakowanie, dalej jest zapach ten taki właśnie gumy amerykańskiej, tropikalnej, no super jest zapach, rewelacyjny. Popatrzcie, wystarczyło tylko, że otworzyłam pojemnik. Kto tu zagląda? Kamulina. Jakie uczka. Taki zapas. Będziemy to testować. Powiem wam, ciekawe są te lentylki. O smaku owocowym. To jest bardzo interesujące. Szybko zbieram się na perkusję, chyba będziemy się widzieć po perkusji. Powiem wam, cię aparatu ze sobą nie biorę, bo tak wieje na dworze, że nic nie będziecie słyszeć. Mam już dawno wróciłam z perkusji, jeszcze zdążyłam nawet pojechać z tamusią do weterynarza. No takie typowo standardowe szczepionki od robaczenia. Szczepionka przeciwko wściekliźnie, szczepionka kompleksowa. W międzyczasie też wymieniłyśmy książeczkę, bo już książeczka tamta stara się skończyła i to właśnie jest reklama między innymi weterynarza, do którego chodzę i gorąco mogę polecić tego weterynarza. Ale jutro tamusia będzie miała zabieg. Niestety. Bo to, co miała wycinane na łapce, nie wiem, czy pamiętacie, to tam taka jeszcze malutka guleczka została. I to się tak zrobiło, że jest całe czerwone. Tam w ogóle stróbka nie ma ani skóry. I będziemy jutro to wycinać, ale dzięki Bogu będzie to tylko znieczulenie miejscowe, nie będzie usypianie, tylko znieczulenie miejscowe, czyli po prostu nie będzie czuła łapki. Zrobimy szybkie, ale wolne testowanie słodyczy. Mam tym razem do przetestowania rzecz, o dziwo, kupioną w Czechach. Mamulka, kupioną w Czechach, ale jest to produkt turecki. To jest fajne, no nie? Niezłe bajery. Kupione w Czechach, a produkt turecki. Czyli można i tak. No to próbuję, powiem wam, no smakowicie wygląda. Smakowicie. No zapach taki, no fajny. Fajny taki biszkop maczany w czekoladzie. Tak to wygląda. Taka papucha. A jak smakuje? Biszkop z nadzieniem w środku. Taki ma ten smak. Czy jakieś powalające? To tak smakuje, jakbyście kupili ciasto gotowe. Tak to smakuje. Jeśli miałabym to cenić, 7 punktów mogę dać, 7,5 nawet. No nie jest szałowe, jest takie przeciętne, ale mogę polecić, bo jest nawet spoko.